Siema, ja jestem Sopkan i witam Was w kolejnym odcinku z serii Top 5. Dzisiaj pod lupę bierzemy Top 5 modyfikacji do GTA San Andreas. Jak jesteście ciekawi, jakie są mody, to oglądajcie do końca. Dobra, i o pozdrowienia napisał Lisiasty, którego również pozdrawiamy. Jak Ty również chcesz zostać pozdrowiony w tym odcinku, napisz w komentarzu. Linki do modów wrzucę, gdy pod tym filmem dobijecie 50 lajków. No to bez zbędnego gadania, przechodzimy do modyfikacji. Miejsce numer 5. Na miejscu numer 5 uplasowała się modyfikacja, dzięki której posiadamy własnego bodyguarda, tak zwany ochroniarz, który za was walczy, jeździ z wami na akcje, walczy sam z gangami, jeżeli was zaatakują, no to stanie w waszej obronie. Ma nieskończoną ilość HP, czyli w skrócie jest nieśmiertelny. Owego ochroniarza przywołujemy klawiszem D i klikając klawisz G, owy ochroniarz atakuje zaatakowanego przechodnia. Bardzo fajny mod, polecam. Miejsce numer 4. Na miejscu numer 4 znalazła się modyfikacja o nazwie Gravity Mod. W skrócie OFA modyfikacja oferuje nam pistolet, dzięki któremu możemy podnieść samochody, ludzi i rzucać nimi w różne sposoby. Ta modyfikacja sprawia dużo frajdy, można się nią fajnie pobawić, a działa tak. Po prostu przytrzymujemy prawym przyciskiem myszy, namieszając na samochód i klikamy lewy przycisk, podnosimy pojazd i znowu klikamy lewy przycisk i nim rzucamy. Tak samo działa z ludźmi, fajna modyfikacja, polecam. Miejsce numer 3. Na miejscu trzecim znajduje się modyfikacja o nazwie Portal Gun. Modyfikacja jest podobna do znanej gry Portal. Tak samo również tutaj działa. Strzelamy trzymając prawy przycisk myszy, a następnie lewy, w podłoże lub ścianę i tworzy się portal. Drugi portal, czyli wejściowy, tworzymy trzymając prawy przycisk i klikając scrolla, czyli to kółko w myszce. Wchodzimy i voila, teleportuje nas z jednego do drugiego teleportu. Fajna modyfikacja i za pomocą tej modyfikacji możemy wejść w trudno dostępne miejsca na mapie. Polecam zasłużone miejsce numer 3. Miejsce numer 2. Na miejscu numer 2 znajduje się Tsunami Mod, który dodaje do naszej gry podnoszenie się wody, zalewa pobliskie wioski, drogi czy też nisko położone budynki. Woda podnosi się do olbrzymich rozmiarów. Można również po owej wodzie fajnie polatać poduszkowcem. Czyli w skrócie same po wodzie, no i polecam, fajna modyfikacja do zabawy na wodzie w sam raz. Polecam. Miejsce pierwsze. I oczekiwane miejsce pierwsze, na którym znajduje się modyfikacja, dzięki której nasz CJ zmienia się w akrobatę i prezentuje różne akrobacje, fikołki, salta i różne fajne rzeczy. W skrócie kozacka modyfikacja, umożliwiająca nam ciekawe akrobacje. Jest ich jakoś około 23. W filmie zaprezentowałem bodajże 7-8. No i dzięki tej modyfikacji można się z nią fajnie pobawić. Polecam. No i to koniec tego odcinka. Jeżeli Wam się spodobał, strzelcie suba, lajka i napiszcie w komentarzu, z czego ma być następne top 5. A może jakieś triki lub ciekawostki? Czekam na Wasze propozycje. Dobra, to trzymajcie się i do następnego. Yo!